Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 31 stycznia 2023 roku władze Stanów Zjednoczonych uświadomiły sobie, że nad terytorium tego państwa dostał się, przyleciał z nad terytorium Kanady, a wcześniej lecący przez Alaskę. Tajemniczy balon został szybko rozpoznany, zidentyfikowany jako obiekt, który pochodzi z terytorium Chińskiej Republiki Ludowej. Już następnego dnia Joe Biden wydał, chciał wydać rozkaz o zestrzeleniu tego obiektu, natomiast zaradą wojskowych jeszcze poczekano, poczekano aż do soboty 4 stycznia, nie chcąc, aby właśnie ten balon spadł na tereny zurbanizowane. Został zestrzelony na wodach przybrzeżnych, no i oczywiście pojawiło się szereg domniemań, czy jest to balon o charakterze szpiegowskim. Natomiast tutaj warto przywołać, przywołać słowa szefa dowództwa północnego Stanów Zjednoczonych, Nordkomu, generała Glena van Her Herka, który przyznał, że zestrzelony chiński balon szpiegowski miał rzekomo zawierać ładunek, który ważył aż tonę. Aż tonę i mógł zawierać materiały wybuchowe. Co więcej, dowódca, amerykański dowódca przyznał, że Stany Zjednoczone nie były w stanie wykryć trzech poprzednich przelotów balonów z Chin. No, i tutaj też warto przywołać te słowa z briefingu generała Vanherka, że balon miał wysokość około 60 metrów i, i tak naprawdę mógł potencjalnie zawierać ładunek wybuchowy w celu, w celu samozniszczenia. Natomiast też warto zauważyć, że te trzy poprzednie przeloty chińskich balonów miały miejsce popczas, podczas poprzedniej administracji, czyli administracji Donalda. Trumpa. Tutaj ten balon miał zostać dostrzeżony dzięki informacjom z agencji, z agencji wywiadowczych. Warto przyjrzeć się oczywiście tej sprawie, jednocześnie zwracając uwagę na to, że został ten balon strącony za pomocą najnowocześniejszego amerykańskiego myśliwca, czyli F-22 i rakiety AIM-99X. Z pozoru wydawałoby się to błahym incydentem, no gdyby nie fakt, tych doniesień, o których już wspomniałem i tego, że Chińczycy zareagowali dosyć nerwowo na zestrzelenie tego balonu. No, można tutaj przywołać specjalne oświadczenie chińskiego MSZ-u, który uznał ten atak za reakcję. Przesadną i za akt przemocy wymierzony w chiński, w chiński sprzęt. To oczywiście jest niezwykle interesujące w kontekście geopolitycznym i w kontekście ostatnich zabiegów dyplomatycznych. Mam na myśli przede wszystkim te pierwsze pokowidowe spotkania prezydentów Joe Bidena i Xi Jinpinga. Mówię tutaj oczywiście o spotkaniu na wyspie Bali w przeddzień szczytu G20. Mówimy tutaj o listopadzie 2022 roku. I również z tego samego listopada ubiegłego roku warto przywołać rozmowę Xi Jinpinga z wiceprezydent Kamalą Harris w Bangkoku w kuluarach szczytu APEC. No i tutaj te dwa spotkania właściwie wśród wielu komentatorów, większości komentatorów wskazywały na jakąś odwilż w stosunkach tych dwóch, w tych dwóch państw. No i kolejnym etapem tejże właśnie odwilży miała być wizyta w Pekinie szefa amerykańskiej dyplomacji Antonego Blinkena. Ta Wizyta była zaplanowana na 5 lutego 2020 2023 roku, natomiast została oczywiście w, tej, w tym kontekście odwołana. Została w tym kontekście odwołana, jeśli, jeśli sobie przyjrzymy, przyjrzymy się tym właśnie. Oświadczeniom chińskich polityków, takich jak Siefeng, jak czyli wiceszef chińskiej dyplomacji, to mamy tutaj bardzo ważne takie oskarżenia o zestrzelenie statku cywilnego i mówienie o tym, że znalazł się on w amerykańskiej przestrzeni powietrznej przypadkowo. W tym kontekście warto przyjrzeć się nieco tym właśnie relacjom amerykańsko-chińskim, amerykańsko ponieważ trzeba spojrzeć na to szersze. Na to szersze tło. Wizyta Blinkena oczywiście została odwołana, natomiast już wcześniej były takie sygnały ze strony Waszyngtonu, że nie ma dla niej dobrej, dobrej atmosfery. I to właściwie wtedy, kiedy, kiedy także szef Pentagonu, Lloyd, Lloyd Austin, Austin, przebywał w Manili i podpisywał porozumienia w sprawie otwarcia czterech nowych baz amerykańskich na terenie Filipin. Tutaj warto jakby wiązać te fakty wtedy kiedy amerykańskie media i amerykańska opinia publiczna właśnie żyły tym sprawą tego balonu nazywanego także balonem szpiegowskim właśnie właśnie amerykański szef, szef obrony Lloyd Austin podpisywał w stolicy Filipin bardzo ważne porozumienia. No, przypomnę tylko, że z punktu widzenia geopolityki Filipiny są jednym z absolutnie kluczowych obszarów strategicznych na, na mapie świata dla Stanów Zjednoczonych. Pisał o tym bardzo szeroko admirał Alfred Machan, twierdząc, że kontrola właśnie Filipin, czy też rozmieszczenie amerykańskich baz, baz wojskowych na terytorium tego państwa będzie. Kluczowe dla dominacji amerykańskiej na Pacyfiku. No i oczywiście to jest, to jest istotna kwestia także. Z, z, Związana z umożliwieniem dostępu dla Amerykanów do istotnych elementów infrastruktury krytycznej Filipin. To zresztą kolejny dowód na zacieśnianie współpracy wojskowej Stanów Zjednoczonych z krajami regionu Azji i Pacyfiku. Warto tylko wspomnieć o zawiązaniu sojuszu w, już w przeszłości AUKUS, o którym szeroko mówiłem w podcaście geopolitycznym. To jest sojusz Stanów Zjednoczonych, Australii i Wielkiej Brytanii, czy też rozwijanego sojuszu czyli USA, Australia, Japonia i Indie. Wielu komentatorów już teraz uważa, że trwająca od marca 2018 roku wojna handlowa i celna między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, rozpoczęta przez administrację Donalda Trumpa, przekształca się na naszych oczach w nową zimną wojnę. Zresztą, jeśli spojrzymy na tę rywalizację technologiczną, na tę bardzo wielką konkurencję, jeśli chodzi o wysokie technologie, no to widzimy, że rzeczywiście sytuacja jest poważna. Warto także podkreślić, że. De amerykański deficyt w handlu z Chinami już wynosi ponad 350 miliardów dolarów. Jeśli do tego dodamy na przykład blokadę TikToka na terytorium Stanów Zjednoczonych, czy no, kwestie rywalizacji właśnie o te wysokie technologie, napięcia wokół Tajwanu, które są oczywiście także związane, chociażby z słynną firmą TSCM, czyli największego producenta najnowocześniejszych na świecie półprzewodników, odpowiedzialnego za, za produkcję od 65 do 70% światowej produkcji. No to widzimy, że rzeczywiście jest tutaj bardzo, bardzo dobre podglebie do dalszej, dalszej eskalacji tego, tego konfliktu. No jeśli chodzi o TSCM, to częściowo, częściowo ten, ten koncern przenosi się z produkcją na teren Teksasu, co oczywiście wywołuje duże, duże niezadowolenie w Chinach, w Chinach kontynentalnych. Warto także podkreślić potencjalnie nowy. Taki punkt napięcia w relacjach, w relacjach dwustronnych, jakim, jakim może być publicznie zapowiedziana chęć złożenia wizyty na Tajwanie. Całkiem niedawno wybranego szefa republikańskiej większości w Izbie Reprezentantów Kevina McCartiego. No, tutaj warto podkreślić że Kevin McCarthy to jest człowiek nastawiony dość no można powiedzieć że jest takim politycznym jastrzębiem jest nastawiony dość wojowniczo w stosunku do, do Chin a biorąc pod uwagę ten przypadek z poprzedniego roku z roku 2022 mam na myśli wizytę na Tajwanie poprzedniki, poprzedniczki McCartiego, czyli Nancy Pelosi no wiemy jak to się skończyło skończyło się to chińską blokadą powietrzną chińską blokadą morską Tajwanu bardzo dużymi manewrami wojskowymi. No i pytanie czy Stany Zjednoczone teraz nie będą chciały pójść tą samą drogą. Jakby samo zestrzelenie balonu jest tym takim można powiedzieć aktem świadomym aktem eskalacji, eskalacji napięcia. Z drugiej strony jeżeli dojdzie do tej wizyty Macartiego na Tajwanie, no to będziemy mieli prawdopodobnie do czynienia z nowym kryzysem w Cieśninie Tajwańskiej. Dziękuję Państwu za uwagę.